Kochani, ale ja chciałbym tutaj, aby popatrzeć na, yy, na cały ten. Jakby aspekt tej radości w Panu, bo jest coś takiego, że świat szuka radości. Nie? Jakby tak popatrzeć, to ludzie, nasi znajomi, ci, którzy nie znają Chrystusa, często mają radość w swoim życiu, ale to są często takie chwilowe, są substytuty. Czasami to jest coś, co jest takie bardzo chwiejne i przemijające. I myślę, że patrząc czasem na nich, możemy powiedzieć: O, oni tyle radości mają ale to może być takie bardzo złudne, bo... Ta radość, którą mamy my w Chrystusie, ta radość w Panu, jest oparta na osobie Jezusa Chrystusa. Nie na okolicznościach, nie na jakichś sprawach, które powodują, że możemy się cieszyć, bo dzisiaj tych opcji jest mnóstwo. Fajne wyjazdy, fajne wczasy, fajne znajomości, fajne jakieś imprezy i ludzie z tego czerpią radość. A my mamy coś o wiele, wiele więcej. I słyszałem taką wypowiedź, że ludzie szukają radości, gotowi są wiele za to zapłacić, a Duch Święty daje tą radość za darmo. I, i pytanie tylko jest takie: czy ja tą radość w moim życiu mam? Bo czasami warto sobie zadać to pytanie, czy moje życie. I to mówi o sobie, czy pokazuje tą radość w Panu, czy jestem osobą radosną, czy bardziej e, taką osobą, która e, gdzieś tam poddaje się różnym troskom, problemom, ciężarom. Wiecie, i tu ja bym chciałbym troszkę się na tym e, skupić, ale zacznijmy może od tego właśnie wersetu, o którym nasza siostra e, wspomniała. To jest Filipian 4,4. Radujcie się w Panu... E, Powtarzam, radujcie się. Teraz akurat mnie zaskoczyło, bo poprzednio było do przodu. Mm. <gry> Kochani, i to jest taki werset, który myślę, że bardzo, bardzo dobrze znamy. I, I poczytałem sobie taki z takiego tłumaczenia dynamicznego troszeczkę, aby kontekst, który może też znacie, nie? kto jest autorem, kiedy to zostało napisane i. I wiecie, że tym autorem jest Paweł Starsu. i Bibliści przyjmują, że mógł mieć w tym czasie, kiedy pisał ten list do Filipian, gdzieś 44-45 lat, czyli był już człowiekiem w takim średnim wieku. I czas powstania to był gdzieś rok 61-62 naszej ery. I to było gdzieś tak, przyjmują, że około 25-26 lat po nawróceniu Pawła. I miejsce powstania tej księgi to było w Rzymie. I to był początek aresztu domowego, podczas którego apostoł dzielił dzień i noc towarzystwo, ale tak naprawdę był przykuty łańcuchami do pilnującego dyżurnego żołnierza rzymskiego. I tak sobie pomyślałem: no areszt domowy, no tak nieźle. Ale myślę, że w tamtych warunkach to coś bardzo trudnego. Myślę, że każdy z nas, areszt już sam sobie, jest trudnym przeżyciem, a tym bardziej, jeżeli jest osoba, która cały czas jest, że tak powiem, z Tobą praktycznie skuta, cały czas jest przy Tobie. Każdy z nas potrzebuje takiej, znaczy każdy, większość z nas potrzebuje, mimo że jest osobą na przykład towarzyską i tak dalej, ale potrzebuje jednak takiego czasu też sam, e, sam na sam, czy sam z Bogiem. A apostoł Paweł nie wiem, jak sobie radził w tej sytuacji. E, było to na pewno trudne doświadczenie. i to jest dla mnie takie świadectwo, że on mógł ten list pisać w tym areszcie domowym w takich warunkach, a mimo to był, nie był przesiągnięty jakimś goryczą, czymś, ale ten list jest pełen zachęty i takiego właśnie wezwania do radowania się, do czegoś, co w tym momencie w jego życiu dla mnie byłoby bardzo jakieś tam trudne, ale on tą radość przeżywał w Panu On i do tego zachęcał Filipian. I ten zbór w Filipii był dla niego takim też takim ukochanym zborem, bo to jest zbór, który go wspierał też finansowo, jest to, to zbór, który został właśnie przez niego założony i, i czytamy o tym w dziejach apostolskich w XVI rozdziale. Od 12 do 40 wersetu, ale nie będziemy o tym czytać. I później, kiedy Paweł założył ten zbór, bo myślę, że znacie ten fragment, było to na przełomie lat 49-50 naszej ery. Ten zbór tam wzrastał i i ten zbór był trochę inny od innych tych pierwszych gmin chrześcijańskich, bo w tych innych gminach w I wieku były, większość stanowili nawróceni Żydzi, a w Filipii było trochę inaczej, bo w Filipii nie było nawet synagogi, czyli oznaczało to, że w tym mieście, który był, to ta Filipii, Filipia to była w Macedonii, czyli taka kolonia rzymska, ale tam miała dość duże prawa. I nie było tam synagogi, czyli nie było w tym mieście nawet dziesięciu Żydów. Tak Bibliści mówią. I ten zbór był taki bardzo wdzięczny Pawłowi, i on też miał takie wielkie serce dla nich. Czyli to był taki bardzo osobisty ten list, jest taki, ten list do Filipian. I są tam dziękczynienie, pochwała, radości, ale też zachęta do czegoś czy ostrzeżenie. Czyli taki bardzo ojcowski. Przeczytajmy sobie może teraz, już idąc dalej, 1 Thessaloniczan 5,16. I mówimy tutaj o tym, że mamy się zawsze radować. Zawsze się radujcie. Pierwszy Tesaloniczan 5:16. Pytanie, czy jest nam łatwo zawsze się radować? Czy nasze okoliczności życia są takie, że gdzieś zamiast uśmiechu, tej radości jest więcej troski, jakiegoś przygnębienia i to daje mi tak do myślenia, nie? Czy moje życie jest takie, które jest pełne radości, bo przecież Ewangelia jest tą dobrą radosną nowiną. I nawet teraz, jakby tak wracając do Ewangelii, kiedy Jezus się urodził, to Aniołowie zwiastowali radosną, radość wielką. I możemy o tym przeczytać w Łukaszu w drugim rozdziale dziesiątym, wersecie. Łukasz drugi rozdział 10, werset. I rzekł do nich Anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. I ta radość była też wyrażona w życiu Jezusa, kiedy widzimy, że był osobą, która nie był, nie był jakimś ponurym ascetą, ale radował się w duchu świętym, przebywał z ludźmi, był osobą taką bardzo radosną i ten nakaz radowania jaki otrzymujemy w Nowym Testamencie tutaj w liście do Filipian nie jest niczym nowym w Biblii. Jest on kontynuacją takiego przekazania, przykazania jaki otrzymali Izraelici w starym przymierzu. I może otwórzmy sobie Piątą Mojżeszową 12:2 i później 14:26. Piąta Mojżeszowa, 12 rozdział, 12 werset. I będziecie się radować przed obliczem Pana, Boga waszego, wraz z synami, córkami swymi, sługami i służebnicami swymi oraz z lewitą, który jest twoim, w Twoich bramach, gdyż On nie ma działu i dziedzictwa z Wami. I będziecie się radować przed obliczem Pana. Czyli to jest takie wezwanie, które. Pan Bóg dał Izraelitom i czternasty rozdział, 26, szósty werset: i wydasz pieniądze na to wszystko, czego zapragnie twoja dusza bydła, owiec, wina, napoju upajającego, i wszystkiego, czego zapragnie twoja dusza i będziesz tam jadł przed Panem, i będziesz się weselił ty i twój dom. Kochani, tych wersetów jest po tym z trzeciej Mojej jak wysłałem e, Pawłowi. E, Odnośniki, które chciałbym, żeby przeczytał, ale to już było tak e, przesegregowane, bo tej radości w Słowie Bożym jest tyle, że e, w pewnym momencie tak stwierdziłem, no, cała strona, wysłałem zdjęcie i muszę powiedzieć, że chyba tam się dość napocił i mam nadzieję, że zdążył wszystko wpisać, bo mi jest łatwiej czytać tutaj e, i szybciej to idzie niż e, szukać na szybko w Biblii. I otwórzmy sobie może jeszcze Nehemiasza, ósmy rozdział, od 10 do 12 wersetu. I rzekł do nich: Idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest Waszą ostoją. Kochani, jest to taki werset, który. Dobrze znamy, że radość w, w Panu jest naszą siłą, naszą ostoją. Jest to coś takiego ważnego, że Słowo Boże to podkreśla. Nie? Kiedy brakuje radości, kiedy jest przygnębienie, to te, te siły ubywają, ale kiedy jest radość, kiedy jest. Ta radość w Bogu, w Panu, to wtedy przybywa sił. Nawet komuś, kto czuje się słaby, pokonany, naraz dostaje skrzydeł. I myślę, że tego też doświadczamy. Amen. Sofoniasza 3, 14 jeszcze. Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno Izraelu. Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko Jeruzalemska. Wykrzykuj głośno Izraelu. Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko Izra Jeruzalemska. Kochani, jak czasami e, widzimy, jak e, Izraelici ucześnie gdzieś tam e, śpiewają, wielbią Boga, e, to jest taka, e, w tym jest e, wielki entuzjazm. Oczywiście ja sobie zawsze tłumaczę, że jestem Polakiem, jestem taki bardziej stonowany, nie, nie te emocje tak nie wyrażam, ale coś w tym jest, że e, mamy też e, tą naszą radość uzewnętrzniać. Nie? E, czasami... E, Wystarczy pojechać na jakiś mecz. Raz byliśmy na, na hokeju w Trzyńcu. Ocelarzy Trzyniec. To była seria taka kwalifikacyjna. Nie wiem, ile tam było tysięcy w tej hali. Sporo, pełna hala. A to jest mistrz trzech, więc to nie jest... I to kolejny rok, więc oni... To jest topowa drużyna europejska. I tam ludzie reagują, nie? Myśmy tacy byli stonowani, ale też się chciało krzyczeć, kiedy jakaś akcja. Człowiek to zaczął przeżywać i wyrażać swoje emocje, nie? I tak patrząc, to. No już nie mówię o jakichś innych imprezach, ale generalnie widać, że tą radość ze zdobycia bramki ludzie tym się ekscytują, a to jest tylko zdobycie bramki. A my tutaj mamy wykrzykiwać, cieszyć się radością, którą daje nam Bóg. Ja tu nie chcę powiedzieć, że ktoś, kto wykrzykuje, że to jest lepsze i tak dalej. Tu jest tylko zachęta do tego, aby być tym, który wielbi Boga z radością, żeby, żeby być tą osobą, która jest radosna. Tu nie chodzi o to, żeby jakiś, włożyć jakiś stereotyp. Kochani, i z czego wynika radość Pana? Tak sobie wypisałem. Z czego ta radość wynika? Otwórzmy może Łukasza 10, 20. Ewangelia Łukasza, 10, rozdział, 20 werset. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Kochani, yy... Tu jest tak mocny akcent podany na to, że nasza radość nie, po, nie powinna tak wypływać z tego, że pewne cuda się dzieją że i tak dalej. Chociaż też to powinno nas cieszyć i chwalić Boga. Ale na tą największą radość powinniśmy mieć z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota, że mamy zbawienie, że dostąpiliśmy łaski, że, że mamy radość zbawienia. I teraz ja sobie czasami zadaję pytanie. Jestem już wiele lat, kiedy oddałem swoje życie Bogu, i czasami ta pierwsza miłość gdzieś tam zaczyna trochę stygnąć. I pytanie: czasami przed wieczerzą zadaję sobie takie pytanie, czy moja miłość jest tą pierwszą miłością, czy jestem tak bardzo wdzięczny Bogu za, za zbawienie? Czy ta radość wypływa z tego, czy jest to takie bardzo naturalne w moim życiu? I wiemy, że czasami, jak, jak słyszymy świadectwo które, kogoś, kto e, e, świeżo co się nawrócił, szczególnie jak był jeszcze osobą, która była zniewolona, e, która doświadczyła wiele e, jakichś e, trudnych sytuacji w swoim życiu i spotyka Pana Jezusa na swoim życiu, pokutuje, przychodzi pod krzyż i dostępuje zbawienia, uwolnienia, to ten entuzjazm e, i ta radość tego człowieka zawsze jest taka e, mocna. I to, te świadectwa zawsze nas też budują. I teraz pytanie, czy ja, dzieląc się Ewangelią z kimś, czy mam tą radość wypływającą z tego, że, że mam zbawienie. Czasami mogą być sytuacje, które mi się wydaje, że no, bo ja nie byłem kimś, który gdzieś tam był alkoholikiem, narkomanem, ale tak samo byłem, szedłem na zatracenie i potrzebuję, potrzebowałem zbawienia i doświadczyłem i mocno to przeżywałem. I ta radość ze zbawienia, właśnie ta radość w Panu, to jest, to, to jest wynik tej, to jest konsekwencja tego, że doświadczyliśmy zbawienia i możemy się radować Bogu, możemy mieć radość każdego dnia. Radość w Panu jest też owocem Ducha Świętego. Galacjan 5:22. List do Galacjan 5:22. Owocem Ducha zaś są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, radość na. na zaraz po miłości. Kochani, to jest jakby takie naturalne, że jeżeli trwamy w Panu, kiedy żyjemy z Nim na co dzień, kiedy karmimy się Bożym Słowem, poddajemy się Mu, to wtedy ten owoc zaczyna w naszym życiu się pojawiać. I może jeszcze przeczytamy ten fragment, który mówi o latorośli, o krzewie winnym, który jest z tym powiązany. To jest Ewangelia Jana, od 15 piętnasty rozdział, 15 rozdział, 5, od 5 do siódmego. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latoroś. Takie, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje Was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się Wam. I jeszcze dziesiąty i jedenasty. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego, i trwam w miłości Jego. To Wam powiedziałem, aby radość moja była w Was i aby radość Wasza była zupełna. Kiedy trwamy w Jezusie, kiedy jesteśmy tą latoroślą, która ma łączność z krzewem winnym, wtedy to jest ta właściwa postawa, a już automatycznie, jeżeli pielęgnujemy, to wszystko pojawia się owoc, w którym zawarty też jest ta radość. I owoc jest skutkiem tej, tego trwania w krzewie winnym. Następne to, co sobie wypisałem, że radość to jest jako wynik, jako wynik pokuty. I potem przeczytamy sobie parę takich fragmentów. Ale chcę powiedzieć, że myślę, że każdy z nas doświadczył, kiedy przyjmował Pana Jezusa, kiedy pokutował, kiedy widział swoje grzechy. Czasami to były łzy, czasami to były jakieś trudne chwile. Ale potem była wielka, wielka radość. I zawsze, jeżeli jest szczera pokuta, to też jest radość, jest wynik tej pokuty, kiedy człowiek wyznaje swój, swój grzech. I to nie dotyczy, nie dotyczy tylko nawrócenia kiedy, tego momentu, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, ale też w innych sytuacjach, kiedy gdzieś upadamy. I kiedy Duch Święty nam pokazuje ten grzech, kiedy pokutujemy, to też pojawia się radość, kiedy jest odpuszczenie, kiedy jest przebaczenie. I przeczytamy sobie też ten znany fragment, który dotyczy. To jest Psalm 30. Może otwórzmy: Psalm 30, od 12 do 13 wersetu. Zmieniłeś skargę moją w taniec. Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał. Przepasałeś mnie radością, czyli coś, co jest efektem wyznania grzechu, szczerej pokuty i w życiu Dawida pojawiła się radość. I jeszcze może Psalm 51 od 12 do 14 wersetu. To jest taka, taki fragment. Moja żona chyba zna: Serce czyste, stwórz we mnie O Boże. Od 12 do, do 14. Psalm 51: Serce czyste, stwórz we mnie O Boże, a Ducha prawego odnu we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie Duchem Ochoczym. Myślę, że jest taka znana pieśń, którą gdzieś lata temu to Renia się czasami śmiała, bo gdzieś sobie nuciłem albo gwizdałem, bo jakoś tak może były sytuacje, które wymagały tego, że ta pieśń mocno do mnie przemawiała. I tu, tu jest, to jest modlitwa pokutna, Psalm Dawidowy i to jest związane z tym, co stało się w życiu Dawida, czyli grzech. Ale on pokutował, Bóg go podniósł z tego wszystkiego, dał mu radość, przywrócił mu radość z wybawienia, radość zbawienia, i to jest coś, co jest takie bardzo ważne. I uważam, że jeżeli nie ma szczerej pokuty, to czasami nie ma co liczyć na wielką radość w życiu człowieka, jeżeli jest grzech. I, i, i aby jeszcze jeden fragment, to może z Nehemiasza, to jest fragment, który też znamy. Ósmy rozdział, od 1 do 10. Zgromadził się wtedy cały lud, co do jednego na placu, który był przed bramą wodną. I uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz kapłan zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet. Wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet. Tych, którzy mogli rozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezra, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu, sporządzonym w tym celu. Obok niego zaś stali z prawej strony Matatiasz, Szema, Ananiasz, Uriasz, Hilkiasz i Masajesz. Z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael. Malkiasz Haszum, Haszabadan, Zachariasz i Meszulam. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezraż pobłogosławił Pana wielkiego Boga, a cały lud podniósłszy swoje ręce, odpowiedział Amen. Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, bani Szerabiasz, Jamin Akup, Szabetaj, Chodjasz, Masajesz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, peliasz, Lewici i wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. I czytali księgi zakonu ustęp za ustępem od razu je wyjaśniając. Także zrozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdraż, kapłan i pisarz i Lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu, Waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud słuchając postanowień zakonu płakał. I rzekł do nich: Idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy. Nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się wszak, radość z Pana jest waszą siłą. I to jest ta końcówka, o której, którą już też czytaliśmy. Nie smućcie się wszak, radość z Pana jest waszą ostoją, waszą siłą. I to jest konsekwencja tego, że oni słuchali słowa Bożego, pokutowali szczerze i Bóg dał im też radość w tym wszystkim. Radość Panu jest też objawem działania Królestwa Bożego w naszym życiu. To jest Rzymian 14, 17, albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość, i pokój i radość w Duchu Świętym czyli kiedy trwam w Jezusie, kiedy jestem tym, który tak jak już wcześniej mówiłem, też jest w tej ścisłej łączności, to też w moim życiu jest też radość w Panu, jest radość w Duchu Świętym. I to co ja bym chciałem powiedzieć, że pewne rzeczy dzieją się są efektem naszego życia z Bogiem, naszej bliskiej relacji ale radość, tak jak miłość, jest podstawą serca, jest też postanowieniem. I dlatego też, jakby czasami warto popatrzeć na swoje życie, zapytać się. A najczęściej Duch Święty mówi do nas przez swoje słowo czy przez innych, czy ta radość jest w moim życiu, bo to jest też moja decyzja, że chcę się radować Panu pomimo różnych trudnych sytuacji, bo mam świadomość, że. Nie jeden z nas może przeżywać coś w tej chwili trudnego, że może zdrowie zmaga się z różnymi problemami, może różne sytuacje, które go przygniatają i czasami ta radość gdzieś tam jest, że tak powiem, w naszym życiu przytłamszona I, ale moja postawa powinna być tak, ta, ta zachęta, czy z Filipian, czy z Tesaloniczan, czyli zawsze się mam radować i i często y, przeczytamy sobie parę następnych takich y, y, fragmentów, które mówią y, o radości w prześladowaniach, w próbach, trudnościach. Czyli ta radość jest jakby y, niezależna od tego i może być niezależna w naszym życiu, czy się nam dobrze powodzi, czy jest fajnie, ale też w tych sytuacjach ekstremalnie trudnych czy trudniejszych, kiedy y, y, toczymy jakiś bój, zmagania. I często właśnie radość Słowem Bożym też jest powiązana właśnie z cierpieniem, z doświadczeniem. I otwórzmy może sobie Habakuka 3, 3 rozdział 17 do 19. To są takie fragmenty, które dobrze znamy, ale przeczytamy sobie. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu, mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże, jak nogi łań, i pozwala mi kroczyć po wyżynach. I to jest ten fragment, który ja by chciał, chciałbym skończyć. Czyli yy, czy tak jest czasami w naszym życiu, że widzimy, że coś tam. Taki prosty przykład. Samochód się psuje, jeden drugi. Miał jeździć bez awaryjnie, a się okazuje, że już jest stary i ciągle trzeba do niego dokładać. Jakieś inne wydatki niespodziewane się pojawiają, których się nie spodziewaliśmy. I czasem gdzieś się może pojawić. Pytanie Panie. Oj, trzeba przerwać się. to tak nie może być. Ale kochani, w tych sytuacjach Pan Bóg też chce nam dać swoją radość, nie? kiedy Go wielbimy, i konsekwencją tego, kiedy się radujemy w Panu, kiedy jest ta radość, efektem tego, wynikiem może być to, że jesteśmy wzmocnieni, bo ta radość Panu jest naszą siłą. Tam było, że jak e, chyże, jak łania, czyli coś zwinnego, czyli mogę być przygnębiony, ale kiedy Duch Święty, przez kiedy ta e, radość w moim życiu jest, e, Bóg mnie podźwignie i mogę być tym, który idzie naprzód, który cieszy się, raduje, mimo e, jakichś przeciwności, mimo niepowodzeń, które się w naszym życiu e, mogą pojawić i być może są. Teraz e, Łukasza, szósty rozdział, dwudziesty drugi, werset do 23. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą, i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą, jak bezetnym z powodu syna człowieczego. Radujcie się i weselcie w tym dniu. Oto bowiem zapłata wasza ofita jest w niebie. Tak samo bowiem czyli czynili prorokom ojcowie ich. Kochani, trudny fragment, który wiemy, że czasami może być tak w naszym życiu, że to doświadczenie nas spotka. Nie? Częściej Możemy o tym czytać, nie? gdzie nasi bracia, którzy mieszkają w krajach, gdzie jest, są mocno prześladowani, gdzie trzeba płacić cenę za, e, za to, że jest się uczniem Jezusa Chrystusa, gdzie przyznanie się do Jezusa jest e, czasami równoznaczne z, e, z odrzuceniem, z, e, z wyłączeniem ze społeczeństwa. E, kochani, i, ale to Boże Słowo mówi, że mamy być tymi, którzy się radują i weselą w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza ufita jest w niebie. I to tak łatwo się czyta, ale myślę, że jest to takie bardzo ważne w tych trudnych jakichś doświadczeniach, które też nas mogą dotknąć, że ktoś nam, że tak powiem, wyśmieje nas, wyszydzi, będzie, że tak powiem... Krytykował, czy wręcz w jakiś sposób nas atakował. Możemy w tym wszystkim mieć tą radość, która właśnie nie jest zależna od okoliczności, tych przyjemnych, od dobrych rzeczy, tylko tą radość daje Bóg w naszych sercach przez ducha świętego. Może jeszcze Mateusza, Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, 11-12. Błogosławieni jesteście, gdy wam złożeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza ofita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Radujcie się i weselcie się. Czyli można radować się w prześladowaniach. Myślę, że ten taki przykład, gdzieś tam słyszeliśmy, że Wesley, gdzie zwiastował Ewangelię, jeździł, głosił i czasami, jak sobie uzmysłowił, że nikt go nie prześladował, nie rzucił w nim czymś, nie. nie nie doświadczył szyderstwa tego dnia, to zeskakiwał z konia i pokutował, panie, co ze mną jest nie tak. Skoro wszyscy tak do mnie łagodnie podchodzą i nie wyrażają żadnego sprzeciwu, kochani, tak powiedziałem. Jest to też wpisane, aby w nasze życie, ucznia Jezusa Chrystusa, że te doświadczenia, te prześladowania mogą się pojawić. Może w innej formie, wyśmiania, szyderstwa, może nie w jakiś ekstremalny sposób. I w tym wszystkim jest Boża obietnica, ale też zapewnienie i też zachęta do tego, aby w tym wszystkim się radować i być i weselić. I tym takim przykładem, który często jest też cytowany, ja też chciałbym to jest z dziejów apostolskich z 16 rozdziału od 22. do 28. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy zdarszy z nich szaty, kazali ich sied z różgami a gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegli. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, strącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A koło północy Paweł i Sylas modlili się i wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchi przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi. A więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy przebudził się e, stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. W tej ekstremalnie trudnej takiej sytuacji, my czasami, ja mówię o sobie, nie wiem, jakieś komary mnie pogryzą. E, Jakieś tam czarne muszki, zaczerwienienie się zrobi, coś swędzi, drapie i tak dalej. Już się robię marudny, wy nie, ale mi się tak zdarza. Jak coś takiego, bo nie jest to przyjemne. Ale, kochani, sytuacja tutaj zupełnie inna, czyli ubiczowani w warunkach takich beznadziejnych, a jednak wielbili Boga, radowali się w Bogu, wysławiali Go i Bóg dał wyzwolenie. Kochani, w naszym życiu nie musimy się znaleźć w więzieniu takim zewnętrznym, ale może być coś, co nas wiąże. Troski, jakieś obciążenia, które powodują, że Jesteśmy w ściśnięci, w więzach, nie potrafimy się gdzieś ruszyć dalej, skupieni na, na swoich jakichś ranach, odniesionych. Być może ktoś nas zranił, ale kiedy zaczynamy wielbić Boga, kiedy się radujemy w Bogu, to Bóg też daje rozwiązanie. Kochani, to jest takie bardzo takie jasne w naszym życiu i myślę, że nieraz tego doświadczyliśmy. Że trudna sytuacja, kiedy wydawałoby się, że nie ma rozwiązania, kiedy zaczęliśmy chwalić Boga, wielbić, e, czy sami, czy na społeczności, Bóg dał rozwiązanie być może takiego, którego się nie spodziewaliśmy wolność w tym wszystkim i radość. Czyli te, ta radość w prześladowaniach, próbach e, i doświadczeniach jest taka. E, e, Coś, jest to coś, co może powodować, że, że możemy zająć taką, a nie inną postawę, ale kiedy trwamy w Jezusie, kiedy jesteśmy blisko Niego, to wtedy mamy zwycięstwo i mamy też radość. Ta radość Panu może wynikać też z tego, że zaczynamy coś robić, działać, Jemu służyć. Doświadczacie tego, jeżeli podejmujecie się jakiejś służby, czy nawet coś robicie, do czego was Bóg powołał, zachęcił, to może być coś niewielkiego i jak wielka radość jest. Nie? E, odwiedzicie kogoś chorego, e, czy kogoś, kto jest samotny, e, pomodlicie się z nim, macie wspólny czas, porozmawiacie i wychodzicie rozradowani. Myślę, że tego doświadczacie. I będziecie doświadczać. Można było wiele takich świadectw. My czasami, czy z Renią, jak gdzieś pojedziemy, czy kogoś odwiedzimy. I to nie jest jakiś taki slogan, że, że jesteśmy czasem bardziej rozradowani niż ta osoba, chociaż też powinna być i jest z reguły rozradowana, ale my czasami jesteśmy bardziej rozradowani tymi odwiedzinami, chociaż może nas to kosztowało, że musieliśmy gdzieś tam pojechać, poświęcić, znaleźć jakiś czas na to, poświęcić. No, to jest tak w cudzysłowie, nie? bo z reguły nie jest to aż takie poświęcenie, ale to jest wielka radość w tym momencie. Wczoraj było spotkanie restartowe. Ja nie byłem, ale Renia była i przyjechała rozradowana. Czyli po restarcie, dobre wieści, wiele jakichś takich budujących rzeczy. I nie jestem od tego, żeby tu mówić o tym, ale przyjechała zbudowana po restarcie, a restart sobotni. Ci, którzy się angażują w to, czasami to jest od rana czy od południa do, do wieczornych godzin i można by powiedzieć, Sobota piękna pogoda. Oj, tyle innych fajnych rzeczy. W góry pojechać, odpocząć sobie, ale radaść jaka jest z tego, żeby się podzielić Ewangelią, pomóc w czymś, co czasami się wydaje. Tak wiele wysiłku, tyle, wiele zachodu. Osoby, które w kuchni coś przygotowują, jakąś zupę, herbatę, kawę. To wszystko wymaga wielkiego, jakiegoś mniejszego lub większego wysiłku i poświęcenia. Ale to działanie sprawia też radość, bo to jest coś, co, do czego Bóg nas też powołał i z tego jest radość. Czyli jeżeli nic nie robię, a Bóg mnie do czegoś zachęca. To być może skończyć się tym, że będę smutny i ponury, bo tej radości w moim życiu wiele nie będzie. I to wcale nie oznacza, że ja muszę gdzieś tam wychodzić, ale Bóg ma tyle rzeczy, do których nas może powołać. To może być modlitwa wstawienicza, to może być pomoc jakaś praktyczna, coś zrobienie i tak dalej, ale też może być dzielenie się z Ewangelią i. I to jest jakby taki kolejny element, na który właśnie chciałem, aby zwrócić uwagę, radość dzielenia się z Ewangelią. Jak właśnie powiedziałem już troszkę o tym, czyli kiedy dzielimy się z kimś Ewangelią, o tym, co uczynił dla nas Jezus, kim dla nas jest. Czasami to jest stres, czasami to jest przełamanie się, ale kiedy robimy to szczerze, z radością, to też jest z tym wielka radość. I powiem taki przykład, bo to mogę powiedzieć na tym ostatnim, sobotnim restarcie. Jedna siostra przyjeżdża skądś. Była akurat ze swoją córeczką, czasami z mężem przyjeżdża z innego zboru i ona jest taka bardzo gorliwa, otwarta na dzielenie się Ewangelią, na rozmowy, na... mi to bardzo trudno przychodzi, ale jej bardzo łatwo. I, I tak ją też obserwowałem, siedzieliśmy akurat z Renią, bo akurat tych osób było mniej, a ona rozmawiała z takim małżeństwem starszym. I tam patrzymy, tam się dzieliła, coś tam mówiła, to było na tym deptaku potem gdzieś tam smartfon wyciągnęła coś jakieś tam i tak dalej i potem jak oni już poszli to trwało dość długo nie I podleciała taka zachwycona nie wiecie a ona ta jest taka ogólnie taka twarz zawsze uśmiechnięta radosna a teraz było podwójnie radosna nie uwierzycie ludzie z którymi rozmawiałem to ludzie którzy są z mojego miasta Mało tego, z tej samej ulicy, sąsiedni blok. Dzieliła się z nimi Ewangelię i oni, może, przyjdą jutro do kościoła. Zaprosiła ich. Kochani, miała taką radość, że. A tak mówię, to nie było coś takiego, że przedtem była smutna, bo ona ma taki wyraz twarzy, zawsze jak dla mnie taki uśmiechniętej, radosnej, a tu było jeszcze taka skala wyżej. Bóg dał jej radość z tego, że mogła się podzielić Ewangelią, a tu Bóg ją tak niesamowicie zaskoczył, że praktycznie sąsiadów, których nie znała, no bo w dużych, większych miastach w blokach ludzi się nie znają. Sąsiedni blok to tym bardziej, to już jest inna dzielnica. Więc, ale ona się tak cieszyła. No. Nie, no, sąsiedni blok ludzi spotkała, których nie widziała w życiu może i mogła się dzielić z nimi Ewangelią. Czyli ta radość z dzielenia się Ewangelią wypływa z naszego życia. To jeżeli dzielimy się Ewangelią, to musi to wypływać. Nie? Pytanie jest, czy, czy jestem w tym wszystkim autentyczny. Czy kiedy dzielę się Ewangelią, bo tu może być bariera, jakiś stres. Nie? Bóg nas też uczy wszystkiego, ale czy umiem z radością podzielić się z Ewangelią? Czy widać we mnie w tym wszystkim radość, entuzjazm? Bo tu jest, ja sobie zadaję takie pytanie, Panie Boże, przemieniaj moją też twarz, moje serce, że kiedy się dzielę z Ewangelią, żeby to było takie autentyczne, ale z drugiej strony nie mam co czekać na to, że Pan Bóg naraz coś zmieni, bo On chce mnie prowadzić tym wszystkim, każdego z nas. I mamy być odważni w dzieleniu się Bożym Słowem, Jezusem, o tym, co uczynił dla nas każdego dnia. I Bóg chce nas zmieniać, a też wtedy ta radość w naszym życiu się będzie pojawiać. Są ludzie, którym to przychodzi bardzo łatwo, aż pozazdrościć niektórym trudniej. Nie? Każdy z nas jest inny, ale mamy się przełamywać do tego, aby dzielić się tą Ewangelią. I tu chciałem przeczytać ten taki fragment z Izajasza z 52 rozdziału, z 7 wersetu. Izajasz 52, rozdział 7 werset. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, twój Bóg jest królem. Który zwiastuje radosną wieść. Czy e, ja zwiastuję tą radosną wieść i też widać po mnie, że to jest radosna wieść? No to jest pytanie, ja sobie zadaję to pytanie, kochani, ale mamy się tego uczyć, aby z radością, wolnością dzielić się z, z innymi i będą przełomy, na pewno. Być może gdzieś tam już się tak ścisnąłeś i trudno, mi jest, trudno ci jest powiedzieć komuś obcemu, nawet na restarcie, czy gdzieś tam Ewangelię i powiedzieć, co uczynił dla ciebie Jezus ale jeżeli się przełamiesz i będziesz w tym szczery, Bóg na pewno będzie przemieniał twoje życie, moje życie, będzie odwaga, pojawi się odwaga, pojawi się też radość z tego wszystkiego, uśmiech na twarzy i i to jest tak. No. Kochani, ja wiem, że być może moja twarz czy kogoś z nas nie będzie jak tej siostry, która ma taką chyba naturalną mimikę, że wygląda zawsze na uśmiechniętą i zadowoloną, ale być może tak Duch Święty ją przemienił jej twarz. <noise> Także mamy być tymi, którzy głoszą tę Ewangelię. Dobrą nowinę, radosną nowinę i wtedy ta radość będzie wypływać z naszego życia. Radość też wypływa z tego, że mamy tą społeczność z Bogiem, że Bóg jest dla nas najważniejszy. Kochani, nie wiem, no, czasami jest nam łatwiej powiedzieć o jakichś rzeczach ekscytujących niż podzielić się świadectwem. Ja mówię o sobie. Bo to takie jest neutralne, a tu czasami człowiek wchodzi w jakieś trudne tematy, ale to jeżeli Pan Bóg jest dla mnie skarbem, jeżeli jest dla mnie najważniejszy, to wtedy ta radość będzie w moim życiu wypływać. I może otwórzmy sobie księgę Joba drugi rozdział od 25 wersetu do 26. Jeżeli wszechmocny będzie Twoim złotem, i srebr srebrem pełnym połysku dla Ciebie, wtedy wszechmocny będzie Twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oblicze? Kochani taki niesamowity fragment. Jeżeli Pan Bóg, kiedy Wszechmocny, będzie czymś najcenniejszym w moim życiu, będzie srebrem, złotem, czymś, co jest dla mnie najważniejsze, najcenniejsze, najukochańsze, czymś, o co najbardziej zabiegam, wtedy Wszechmocny będzie moją radością i wtedy będzie tym, który będzie mi tą radość dawał. Kochani, to jest tak naturalne. Jeżeli czymś żyjemy, co jest dla nas najważniejsze? Ktoś się może, nie wiem, ekscytować, nie wiem, samochodami, będzie o tym gotów rozmawiać godzinami z kimś. Ktoś będzie się ekscytował, nie wiem, wycieczkami, gdzieś tam jakimiś możliwościami, to też mu będzie tak łatwo wychodzić i będzie miał z tego radość. Ale jeżeli tym najważniejszym będzie dla nas Pan Bóg, jeżeli będziemy Go kochać całym sercem, całą duszą, to też ta radość będzie widoczna w naszym życiu, bo On będzie naszą radością, będzie tym, który będzie podnosił też nasze i zmieniał też nasze oblicze, moje i Twoje. Czyli radość jest efektem miłowania Jezusa. I pytanie, czy ja mogę w jakiś sposób dbać o tę radość, jak ją zachować, co może kraść nasze, naszą radość, bo tu czasami to nie muszą być takie grzechy, które nam tak jak Dawid zgrzeszył, pokutował. Często w moim życiu może się pojawić coś innego, to mogą być troski. Gdzie my Czytamy Filipian 4:6. Może otwórzmy ten fragment. To jest taki złodziej naszej radości. I wiemy o tym, że czasami tak te nasze troski, zatroskanie o życie i tak dalej, nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. Kochani, to jest coś niesamowitego, a z drugiej strony takie bardzo popularne, że czasami te troski gdzieś zaczynają gnieździć się w naszych myślach, w naszym życiu, okradają nas z radości tej bożej radości. Zaczynamy, że tak powiem, gdzieś tam dryfować i po, zaczynamy sobie pozwalać na właśnie na takie skupianie się na tych troskach i wypisałem sobie teraz taki cytat i to nie jest Słowo Boże i bardzo bym chciał, żebyście, żeby to nie było najważniejsze, co zapamiętacie, bo to jest cytat z Pana Wołodyjowskiego. I chciałbym, żebyście pamiętali Boże Słowo, te wersety, które zachęcają was do radości, do podejmowania tych decyzji, do radości w trudnościach, w przeciwnościach. I jest taki wers, cytat, kiedy Onufry Zagłoba mówił do Bołodyjowskiego, który był wtedy smutny. Głupi, kto smutki prowiantuje, zamiast je głodzić, je o głodzie trzymać, żeby bestie zdechły jak najprędzej. Głupi, kto smutki prowiantuje, zamiast je o głodzie trzymać, żeby bestie zdechły jak najprędzej. Kochani, no brzmi, bo to jest taki staropolski, nie? to jest cytat Gdzieś to wyczytałem, a potem sobie to wbiłem faktycznie i to jest nawet taki często chyba cytowany fragment. Głupi, czyli jeżeli ja te smutki prowiantuję, czyli karmię je, roztrząsam te swoje smutki, te swoje troski, no to jestem głupi, nie? Mam je zagłodzić, czyli mam się na nich nie skupiać. I te bestie mają zdechnąć jak najprędzej. Kochani, to jest taka Boża, Boża, to jest taka może ludzka rada, chociaż dużo w tym jest mądrości, nie? Bo tak naprawdę Bóg daje nam coś więcej. Daje nam moc Ducha Świętego, daje nam Boże Słowo, Boże obietnice, daje nam swoje zwycięstwo. I my to jest jakiś taki ludzki sposób, ale naprawdę dużo jest tej mądrości. Jeżeli ja zacznę się skupiać na swoich troskach, smutkach, to, to one rosną, rosną jak nasz kot, który już potem jest za gruby. A wiecznie by chciał jeść, nie? Kochani, ale tak to jest śmieszne, ale no niestety kiedy te smutki, troski tak karmimy, jak kiedy ja karmię no to to już nie jest śmieszne, nie? bo tu jest taka równia pochyła, gdzie tracę radość. Także, jeżeli widzisz w swoim życiu, że gdzieś te troski, które się pojawiają w Twoim życiu, gdzieś tam cię dołują i pozbawiają radości, wszelką troskę złóż na pana. Złóż to na Niego i to jest to najlepsze, co możesz zrobić: zostawić to Bogu, oczekiwać na Jego rozwiązania. Co może nas jeszcze pozbawiać tej radości w Panu? To może być strach, lęk. Może być także faktycznie, tak, jak wspomniałem o tym, że że mamy się podzielić z kimś Jezusem, mamy powiedzieć Ewangelię, powiedzieć o tym, co uczynił dla mnie Pan Jezus z kimś obcym. A gdzieś tam strach, lęk pojawia się w moim życiu, co on pomyśli, jak to odbierze, jak to zacząć, i tak dalej. I już jestem pozbawiony radości, którą Bóg chciał w moje serce wlewać i mieć, i mógłbym już się cieszyć radością, niezależnie od tego, czy jak ta osoba to odebrałaby, czy i tak dalej, ale ta radość, jeżeli to jest ze szczere, i serca na pewno by była. Również tej radości może nas, mogą nas pozbawiać takie opresje, presja mocy ciemności, która atakuje nasze życie. To mogą być jakieś myśli, które dręczące gdzieś tam człowieka wierzącego, też mogą gdzieś dotykać. Ale jest też na to lekarstwo. Nie wiem, czy to podałem Pawłowi, to jest Efezjan. Szósty rozdział listu św. Pawła do Efezjan od 10 do 12. W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I tu jest to lekarstwo na to, kiedy być może jest jakaś presja, jakieś obciążenie, gdzie przeciwnik gdzieś tam atakuje Ciebie czy mnie. Mamy mieć też przywidzianą tę zbroję bożą i też świadomość, że możemy w autorytecie, tak w niedzielę było ogłoszone, powiedzieć nie, nie zgodzić się z tym w imieniu Jezusa Chrystusa. Mamy nie zgodzić się na to, odrzucić to. Mogą być jakieś myśli, które nas atakują, coś co powoduje, że pozbawia nas to tej Bożej radości. Takimi innymi rzeczami może być, kiedy coś, co nas pozbawia radości, to kiedy nasze życie nie jest takie uporządkowane, kiedy nie żyjemy w takiej dyscyplinie, takiej Bożej dyscyplinie i też wtedy takie to rozprężenie może powodować właśnie taką furtkę, gdzie zostajemy, że tak powiem, pozbawieni tej radości. I kochani, chciałbym, aby tak trochę podsumować, że radość w Panu jest moją siłą. Czytaliśmy o tym z Nechamiasza z 8 do 8 rozdziału 10 wersetu. I ta duchowa radość opiera się na obietnicy zbawienia. Czytaliśmy o tym w Łukaszu, 10 rozdziale 20 wersie. Radość jest owocem ducha świętego, czyli e, kiedy trwamy w tej e, krzewy winnym, kiedy mamy tą relację, kiedy jesteśmy karmieni Bożym słowem, e, kiedy poddajemy się pod działanie ducha świętego, jesteśmy oczyszczani, jesteśmy przemieniani i ta radość w naszym życiu, mimo różnych trudności, przeciwności, e, będzie widoczna jako owoc. Jest też objawem działania królestwa niebieskiego w moim życiu. Takie fajne wersety, które też znacie, jeszcze wyświetlimy, to jest przypowieści Salomona 16, 24. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Czyli miłe słowa, ale też te miłe słowa wypływają z radości, z przemienionego języka. I jeżeli my takie słowa wypowiadamy, czy w stosunku do innych, czy do siebie, to też w naszym życiu jest radość. I jeszcze, może 17 werset, 20 przypowieści 22, 17 rozdział, 22 werset. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Kochani, lekarstwo na, na to, aby nasze też ciała czuły się lepiej, kiedy nasze, serce, życie, nasze życie, nasze serce jest takie radosne, pełne takiej Bożej radości, nie, nie wesołkowości to też wpływa to nasze zdrowie takie fizyczne, wydzielają się odpowiednie hormony, które powodują, że też inaczej się czujemy, że nasze ciało lepiej radzi sobie z infekcjami, z różnymi dolegliwościami. A kiedy jesteśmy pod obciążeniem różnych trosk, ciężarów, stres powoduje, że jesteśmy spięci, jesteśmy, że tak powiem, i doświadczamy gorszego samopoczucia w swoim życiu. I chcę wam powiedzieć, że też w jakiś sposób Pan Bóg też, tak się zastanawiałem, czy tak często się o tym mówi, o tym radości, przynajmniej tak mi się wydawało, a jednak jakoś tak no, czułem ten temat, że mam to o dzisiaj wam z tym się dzielić. I wiecie, no, czytałem sobie na przykład dzisiaj Eee, czy tam e, ten e, nas codzienny chleb. E, I dzisiaj było o czas na świętowanie. Przypro tu jest Łukasza, było 15.23. Przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselcie się. Kochani, zachęta do tego, żeby celebrować też takie rzeczy radości, drobne czasami, ale też ważne w naszym życiu. Nie? Żeby cieszyć się, żeby nie być tym, który no, jest taki chłodny. Tu jest opisane takie świadectwo, że e, o chrzcie, że jako kościół i to jest e, często, że tak powiem, e, w wielu społecznościach robione, że po chrzcie e, wszyscy się, e, w czasie chrztu się cieszą, ale później zagapa miłości, jest czas takiej dzielenia się, wielkiej radości, e, spontaniczności i tak dalej, i też tego e, zawsze przy chrztach, czyli różnych takich sytuacjach doświadczamy ale też mamy się cieszyć z, może z tych drobniejszych rzeczy, nie? z małych radości, z małych zwycięstw, nie? których gdzieś tam doświadczamy, z Bożych odpowiedzi. Możemy celebrować, to tak brzmi, ale no, cieszyć się, okazywać radość z tego, co uczynił w, nasz, w naszym życiu Bóg, że możemy dzielić się świadectwami, tego może być więcej. Na przykład powiem Wam tak. W okresie teraz tym letnim stwierdziliśmy, że grupy domowej no zrobimy sobie taki wolny czas. No, bo ludzie się rozjeżdżają, ale gdzieś tam doszły słuchy, że jednak będzie grupka, tak? Reniu. W środę. Zapytaliśmy, ktoś chce i tak dalej. No, i tak fajnie, no nie ma problemu. Zawsze jest u nas, nie. E, ale jakoś tak ze zrenią westchnęliśmy. A może by tego u kogoś, no bo my tu ani miejsca na grilla, ani jakoś tak e, grill nie musi być, nie. W ogóle, nie. E, mamy się spotkać, podzielić się świadectwem. No, i jakoś nic nie mówiliśmy, będzie u nas, nie. Ale był SMS od kogoś z grupki. A zrób, ile osób będzie, zróbmy to u nas. Nie? Więc tak się ucieszyliśmy. E, taka radość drobna. Nie? Ja nie mówię, że celebrowaliśmy nie, nie wiadomo jak, ale gdzieś tam w naszym sercu było jakieś pragnienie. Nawet nie poprosiliśmy, bo my a skoro sami akurat nie zaproponuję, to my nie zapytamy. Ale ktoś się zgłosił i chce, żeby u niego w domu była grupka, nie? My się z tego cieszymy. Mniej przygotowań. Chociaż nie mamy z tym problemu. Nie? Z reguły to jest tak, że Renia z pracy, ja z pracy i jest grupka, nie. Nie jesteśmy tymi, którzy gdzieś tam się przejmują aż takimi dokładnym przygotowaniem. Ale mamy się cieszyć po prostu i z tych drobnych rzeczy, z takich. Drobnych, może nawet zwycięstw w naszym życiu, nie? że z Bożej odpowiedzi, czy może ze zwycięstw w życiu brata i siostry, nie? który gdzieś tam się cieszą. I myślę, że czasami nas świat też czasami zawstydza, gdzieś tam. Jakiś czas temu widzieliśmy gdzieś tam u jakiegoś sąsiada, celebrowali ktoś z ich chyba znajomych przyjechał nowym samochodem, nie? nowszym, nie? Widać, że nowym. I oni to celebrowali, cieszyli się. My tak. No, ale tak sobie pomyślałem wczoraj, jak się zastanawiałem, dlaczego my się nie mamy z wielu rzeczy takich prostych też cieszyć, nie? Pan Bóg ci dał coś, dlaczego nie dziękować Bogu? Ja wierzę, że to robimy, nie? Ale też nie zamykajmy się na takie rzeczy, że Bóg, żeby po to we wszystkim była Bogu oddana chwała za te małe, ale i te duże rzeczy, nie? W naszym życiu. Niech ta radość wypływa w naszych. Z naszych serc. I brat, który mówił o radości tam na kongresie, pastor, i on mówił, on trochę to inaczej poprowadził, mówił też swoje jakieś tam e, świadectwa, ale mówił, że niczego tak diabeł, przeciwnik się nie boi, jak chrześcijanina radosnego, wychodzącego na ulicę pełnego radości Pana e, jest wtedy przerażony, bo co się będzie działo, nie? Czyli człowiek, który jest pełen radości, tej Bożej radości, idzie e, no, choćby na restart, czy gdzieś tam jest gotowy, żeby się podzielić Ewangelią, i chcę zrobić wszystko, żebym ja poszedł zgaszony, przygnębiony z, z taką podkówką, że tak powiem, z problemami. No bo wtedy wie, że znajdę pełno wymówek, żeby się nie podzielić, żeby nie być otwartym, nie, żeby być użytecznym dla Boga. Kochani. Tyle wersetów przeczytaliśmy. Mogliśmy o wiele, wiele więcej. Pytanie jest takie, czy ta radość w Panu jest w moim życiu czymś stałym, czy takim sporadycznym, o czym muszę walczyć, ale ważne, żebyśmy, jeżeli trzeba, zawalczyli o to. Jeżeli doświadczam w swoim życiu, że tej Bożej Radości, takiej autentycznej na co dzień, brakuje, to muszę o zawalczyć. Pytanie, co jest przyczyną? Czy to jest grzech? Może to są troski, zabieganie za innymi rzeczami. Może mam z tego pokutować i prosić o Boże rozwiązanie. Mam może przeciąć coś, co mnie wiąże, nie zgodzić się z tym w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale zadajmy sobie to pytanie, czy ta Boża Radość, pomimo. Różnych trudności w naszym życiu, przeciwności, które będą cały czas jest w moim życiu, czy mogę tak powiedzieć. A jeżeli widzisz, że no jest różnie, jeżeli widzę, to też mnie to w jakiś sposób obliguje i to słowo mnie naprawdę zachęcało do tego, żeby zabiegać o tą Bożą Radość każdego dnia, żeby też podejmować decyzję, Panie Boże, dzisiaj chcę się radować Tobą, chcę iść do pracy z radością. W domu też chcę być radosny, żeby moja żona była zbudowana i córka, ale żeby nie, nie przeżywały no, moich smutków, trosk na wyrost. Kochani, do tego Was zachęcam, aby ta Boża Radość była obecna w Waszym życiu każdego dnia.